Pierwsza sprawa, opracowanie projektu budowy wodociągu w Zamieście, etap drugi. Jest to inwestycja w trakcie realizacji, to kontynuacja zadania z poprzedniego roku. Punkt drugi, budowa zbiornika wody. Ten temat jest zakończony, zakończony jest go przeprojektowywaniem, zgodnie z ustaleniami zapadły ostatnie roku na Komisji Infrastruktury, i Rolnictwa. Jest przeprojektowany zbiornik zgodnie z sugestiami mieszkańców komisji. Punkt trzeci, opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na Zamieściu. Zadanie wykonano w lutym, tak jak Państwo mówili wielokrotnie. Punkt czwarty, dokumentacja na budowę zbiornika i wodociągu i tylko zawodzie. Punkt również wykonany w lutym. Modernizacja drogi rolniczej Pybucówka, to jest ze środków zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego, zadanie wykonane do rozliczenia. Modernizacja drogi rolniczej Wizówka, też ze środków zewnętrznych, czy będzie ono wykonane w najbliższych tygodniach. Szanowni Państwo, następny temat, punkt siódmy, czyli wspólne zadanie inwestycyjne powiatu na wspólną gminę Tymbach. Jest już podpisana szczegółowa umowa pomiędzy zarządem powiatu limanowskiego a gminą na temat przekazania udziału gminy powiatowej w tej kwocie, jaką umawialiśmy. I będzie ona zrealizowana w umowie umowa do końca października. Termin wykonania zadania to jest koniec. Następny punkt ósmy, wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą budowa toru wodorowego Pampka. W tym barku jest to na etapie wykonania dokumentacji. Przygotowujemy się do nabór, który ogłosił LGD, jest nabór do probu. Dokumentację wykonamy, no to będziemy gotowi do złożenia wniosku. Dziewiąty punkt to jest powiązany z siódmym, to już nie będę go omawiał. To jest rozwiązane ze względu na wymogi budżetowe. W sensie przedmiotowym jest to rozwiązane. Punkt dziesiąty, opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową na Zamieściu, czyli chodzi tutaj o skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową. Czyli jest to umowa również podpisana. Dokumentacja tu jest wykonana, tam będzie pan starosta później o tym powie więcej. I z informacji, które posiadam, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierza się, żeby to zadanie wykonać jeszcze w tym roku. Także jeśli by się to udało, a przynajmniej takie są przesłanki, że się uda, to mamy poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego na jednym z głównych skrzyżowań w gminie Tymbach. Będzie tam lewoskręt, będzie tam separacja pasów, pasy będą wyprofilowane, będzie zmiana geometra skrzyżowania, także to jest dosyć duży plus. Jak dodam do tego, że jeszcze teraz jest zbudowane oświetlenie na tym odcinku, no to bezpieczeństwo na drogach krajowych, który jest najbardziej niebezpiecznym odcinkiem drogowym w gminie Tymbach, na pewno ulegnie tutaj podniesieniu. Szanowni Państwo, następny temat to budowa drogi do bloków w parku. Tak jak wspominałem, jest to po kontrakcie notarialnym. Jesteśmy na etapie uzgodnienia z konserwatorem zabytków, jeżeli po wysłuchaniu wszystkie uzgodnienia, to termin tegoroczny jest niezagrożony. Chyba że będzie jakiś przeszkodny formalny, to będzie to. Na razie jest niedobrze. Szanowni Państwo, przebudowa, budowa dróg gminnych, tutaj przed zmiany mówię o Pani Skarbie, ja tylko dodam, te dwie drogi są w trakcie realizacji, czyli Bindówka oraz droga koło bloku. Odbudowa dróg finansowana w 80% ze środków zewnętrznych, czyli jasna podłopie, to jest drogówka, to jest droga do Pacha w tej busie, to są drogi wykonane, rozliczone, temat jest zamknięty i udało się pozyskać nową transzę, nową promesę i z tej nowej transzy ze środków Urzędu Wojewódzkiego będą wykonana droga Wędrarka właśnie i most do Noku. Jest to o tyle ważne, że tak jak Państwu mówiłem wczoraj na komisjach, stan tego mostu w lipcu w ogóle gwałtownemu podwyższeniu, odbywał się korpus drogi, bariera. W tym momencie ten most może całkowicie się zawali. Udało się pozyskać środki 80%, mamy przygotowaną dokumentację. W najbliższych dniach ogłaszamy przetarg, więc myślę, że na pewno te dwa zadania, Wędrarka i odbudowa mostu do Noku,
zobaczymy, jak tak wyjdzie, na to będzie więcej informacji na temat finansowej strony. Natomiast temat jest realizowany. Stąd te zmiany, o których pani skarbnik wcześniej mówiła, czyli zabezpieczamy wkład własny do tych 80% pozyskania. Szanowni Państwo, następny temat, zakup wiatrów przystankowych w tym barku, tam jest 5 tysięcy. Ja się wstrzymałem na razie z zakupem wiatrów przystankowych, bo czekamy. Tych wiatr na pewno będzie potrzeba więcej, bo widzę, że tutaj w tym barku, w rejonie skrzyżowania na Piekiełko, jak po przebudowie tutaj tej drogi powiatowej, tam będzie brakować chyba wiaty. Koło szkoły muzycznej widzę, że ta wiatra jest w bardzo kiepskim stanie. Koło szkoły podstawowej jest również w kiepskim stanie, na Armii Krajowej. Więc, szanowni Państwo, no, można kupić jedną wiatę. Natomiast ja widzę, że przynajmniej 4-5 przystanków trzeba, czy wiatr trzeba kupić. I zobaczymy po prostu, którą wybierzemy najpilniejszą. W tym razie wstrzymujemy, zobaczymy jeszcze do końca roku, jak to wyjdzie. Zakup gruntu od firmy Joniec na parki. Chciałem Państwa poinformować, iż tak, mamy decyzję, jest na etapie uzyskania decyzji podziałowej, to stanie się ona prawomocna, no to będzie możliwe sporządzenia kontraktu notarialnego. Szanowni Państwo, następny temat, zakup systemów operacyjnych, to jest zadanie realizowane w miarę potrzeb wewnętrznych budżetów. Budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Piekiełku, wykonane, rozliczone zadanie. Budowa kompleksu bojskowego przy szkole podstawowej w tym barku. Koncepcja jest w trakcie opracowania, tak jak Państwu mówiłem wczoraj. Taki jest na dzień dzisiejszy założenie, aby to zadanie, które jest niewątpliwie bardzo istotne, które było wielokrotnie już poruszana ta kwestia, będzie, propozycja moja jest taka, aby włączyć je do programu rewitalizacji, następnie próbować pozyskać środki w ramach regionalnego programu operacyjnego. W ramach rewitalizacji, ponieważ nabór wniosków do rewitalizacji się, jak Państwo wiecie, odciągnął na 2017 rok, więc to zadanie jako realizacja już może wejść dopiero w 2018, o tym też będziemy jeszcze mówić. Modernizacja energetyczna budynku przy szkole podstawowej w tym barku, tak jak mówiłem, wniosek złożony do generalnego programu operacyjnego. Czyli mamy jakby dwa zamierzenia inwestycyjne związane ze szkołą podstawową w tym barku. Następnie adaptacja sali w przedszkolu samorządowym. To pozwoliło nam na uczestnictwo 5 oddziału, szanowni Państwo. W efekcie tego przyjęliśmy dodatkową ilość dzieci, a to pozwoliło nam również na obniżenie przekazywanej dotacji do niepublicznych przedszkoli. Będziemy mieli obniżenie, czyli paradoksalnie będziemy mieli przez wyłonienie 5 oddziału oszczędność. Następny temat, przebudowa trybu na boisku sportowym, bo tutaj Pan Sołtys, Rada Sołecka wskazywali, istnieje potrzeba poszerzenia obecnego zakresu robót i to dzisiejsze głosowanie na sesji umożliwi nam na pewno podpisanie dodatkowej umowy i poszerzenie tego zakresu robót. Oświetlenie uliczne na zamieściu jest odebrane, zrealizowane i służy już mieszkańcom. Tak jak mówiłem, jest to tyle istotne, że droga krajowa jest najbardziej niebezpiecznym drogą w gminie Tymbar. Oświetlenie to jest energooszczędne i podnosi bezpieczeństwo, zwłaszcza w obrębie przejścia dla pieszych. Następnie, Szanowni Państwo, budowa infrastruktury wykorzystującej źródła energii. Tak jak mówiłem, było spotkanie informacyjne, była możliwość wykonania ankiet. Obecnie, ponieważ w tym terminie się przesuną naborów, też dostosowujemy tempo prac do harmonogramu wniosków. Zdrowienie i usług publicznych w gminie Tymbar, wniosek złożony do MRPO jest na etapie po pozytywnej ocenie formalnej, po pozytywnej ocenie merytorycznej, jest przed zatwierdzeniem ostatecznym. Szanowni Państwo, adaptacja stali w szkole podstawowej pod Lupieniem to też kolejny temat. Chciałem jeszcze Państwa poinformować, jeśli będziemy to, co będziemy zechcieli głosować, to przygotowujemy do Narodowego Programu Przewodniczącego drogę od GS-u, od Armii Krajowej, koło GS-u, koło biurowca na Specsu, przez tory kolejowe do skrzyżowania drogą powiatową. To chyba jest w trakcie, ten projekt, ten wniosek jest w trakcie przygotowania. Między innymi będziecie Państwo za chwilę głosować
głosować stosowne uchwały i zmiany do WPR-u. To może też o tym powiem w późniejszej części. Również, Szanowni Państwo, jak chodzi o przebudowę drogi krajowej, drogą powiatową, drogami gminnymi, wspólnie tutaj z powiatem Rymanowskim, opracowujemy koncepcję, taką dwuwariantową koncepcję przebudowy tego skrzyżowania. Ona będzie poddana pewna, ona jest już na ukończeniu opracowania, ona będzie poddana pewną konsultacją z GDIK, to też z powiatem i będziemy tutaj wspólnie z panem starostą tak powiem zmierzali do tego, żeby ten temat przebudowy skrzyżowania, który również jest kluczowym takim skrzyżowaniem trochę w tym roku, żeby w jakiś sposób lobować, żeby do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Chciałem Państwu właśnie przedstawić ten stan realizacji inwestycji na dzień. Dziękuję bardzo.